Cześć. Posiadając już ponad 15-letnie doświadczenie w sprzedaży i w szkoleniu moich struktur i moich współpracowników w całej Polsce, dzielę się z Tobą za pomocą tego kanału moim doświadczeniem i tym, co zdobyłem przez te wszystkie lata. I dziś chciałem poruszyć temat, który dla większości osób początkujących, które chcą mieć coś więcej w życiu, czegoś więcej doświadczyć, siedzą w pewnego rodzaju grajdidołku, w takiej swojej piaskownicy, gdzie mają swoje zabawki, dobrze się bawią i nie chcą wychodzić poza swoją piaskownicę. Czyli pracują pewien okres czasu na to, aby mieć tą swoją strefę komfortu, strefę poczucia bezpieczeństwa, swoje mieszkanko, rodzinę, pracę od 8 do 16, czy stały etat i wydaje im się, że jest wszystko w porządku, gdzie nagle przychodzą jakieś koleje losu i życie ich zmusza do zmian. Oby te zmiany były na lepsze, w większości z powodu strachu, z powodu lęku, nie chcą oni podejmować jakiegokolwiek wyzwania. I dzisiaj, kiedy będziesz podróżować ze mną, będę mieć chwilę na to, aby mógł Ci przekazać, przedstawić, jak ja widzę strefę komfortu i jakie są możliwości wyjścia z niej. Dlatego za chwilę zapraszam do mojego samochodu, gdzie będę mógł Ci to przedstawić. Do zobaczenia. Widzisz, strefa komfortu to pewnego rodzaju troll. Ja go nazywam strefę komfortu trollem, bo to jest taki troll, który chce tylko mieć wygodnie w życiu, zapewnić sobie jedzenie, zapewnić sobie dach, zapewnić sobie opiekę, zapewnić sobie pieniądze i nic więcej w życiu nie robić. Ty na pewno, oglądając ten film, nie należysz do ludzi, którzy siedzą i nic nie robią, tylko zaczynasz już poszukiwać. Bo ci, którzy nie poszukują, nie wchodzą na tego typu kanały, nie szukają ludzi, którzy mogą ich zainspirować. Mnie w moim życiu wiele osób inspirowało, a jeżeli chodzi o wyjście ze strefy komfortu, to wpływ na to miało kolejne osoby i kolejne sytuacje, jakie podejmowałem, wyzwanie w swoim życiu co do tych sytuacji. Dlatego, jak zdasz sobie sprawę z tego najpierw, co czujesz, będąc w obecnej chwili i zastanowisz się nad tym, czy to jest strach, czy to jest lęk, czy to jest, nie wiem, depresja, to wtedy masz już pierwsze pole do wyjścia, ponieważ utożsamianie się z tym, co czujesz, i analiza tego, czyli cały czas to, o czym mówię, to, o czym wpisuję w moich wypowiedziach środowych na fanpage'u do tej pory, jeżeli chodzi o inteligencję emocjonalną, im częściej będziesz o tym czytać, im częściej będziesz zdawać sobie sprawę z tego, co czujesz, to tym łatwiej będzie Ci oswoić trolla, bo trolla nie da rady zabić. Znaczy, powiem, nie ma sensu zabijać trolla, ponieważ na jego miejsce przyjdzie nowy troll, który będzie znowu chciał pozostać w danej strefie komfortu. Więc z tym trollem nie negocjuje się, nie zabija się go, tylko się go toleruje i się uważa. W momencie, kiedy on podpowiada, że nie warto wstać rano i pójść na siłownię, że a po co mamy czytać książkę, która ma wnieść pewnego rodzaju element do mojego życia, no to mówię, a tu Cię mam. Tu Cię mam i już wiem, że to Ty teraz chcesz przejąć nade mną władzę i chcesz zrobić wszystko co innego, byleby tylko nie zablokować, nie skrzywdzić trolla, ponieważ naruszę pewną swobodę jego. I on powie, kurde, znowu chcesz się rozwijać, znowu chcemy iść dalej. Dopiero co wyszliśmy, dopiero co poszerzyliśmy swoją strefę komfortu, przynajmniej mój mi tak mówi. I co się okazuje, że ja mówię, tak, wezmę cię za rękę trolu, pójdziesz ze mną i pokażę Ci to, że to wcale nie jest takie straszne, że tutaj nie ma się czego bać, a nerwy, że znowu chcę czegoś więcej, są niepotrzebne.
idziemy na układ, że jesteś ze mną, albo pozostajesz tam, gdzie jesteś i będziesz patrzeć na mnie z daleka, jak ja to robię. Jak na razie mój troll podejmuje decyzję, że no dobra, pójdę, ale cały czas jest za mną i podpowiada, że ale czy musimy, ale czy trzeba, ale czy jest to potrzebne. Więc ja mu cały czas tłumaczę, że potrzebuję tego, ponieważ kiedy pozostaję w jednym miejscu, zaczynam gnuśnieć, tak? I moja strefa komfortu coraz bardziej może się powiększać, pozostawać takie bezpieczeństwo, że mogę robić cały czas to samo, mogę przecież, już mam rynek wypracowany, więc w sumie nie muszę nic więcej. A ja jestem głodny. Jestem głodny i chcę więcej. I jak przeanalizuję sobie moje lata pracy, to ja zawsze chciałem więcej. I mój troll ma ze mną przerąbane. Zastanów się nad tym, czy w obecnej sytuacji, w jakiej jesteś, czy to ty masz przerąbane ze swoim trollem, czy twój troll ma przerąbane z tobą. Kto nad kim góruje? Kto podejmuje decyzję? Równie dobrze mogę się odnieść do tego, że albo zarządzasz swoim umysłem, albo twój umysł zarządza tobą. Wtedy zauważysz granice swojej strefy komfortu, swoich murów. Czy one są tylko płotkiem ze sztachet, które możesz połamać, czy one są grube i wielkie jak mury Babilonu. Wtedy dopiero możesz dać sobie sprawę, jakie możesz kroki podjąć. Jeżeli odczuwasz lęk, no to mnie w lęku, w strachu przed podejmowaniem kolejnych decyzji pomogło piękne zdanie Jacka Welkiewicza, który powiedział na jednym z seminariów, że kiedyś się bałem i nie robiłem, teraz się boję i robię. Ja to usłyszałem dwa, trzy lata temu i było to dla mnie coś pięknego, bo ja też się bałem. Bałem się kolejnego wyzwania, bałem się kolejnego konkursu, bałem się kolejnego rynku, w który wchodziłem. I kiedy usłyszałem to, to nagle się okazało, że wiedziałem to, czego nie wiedziałem. Tak samo jak ty teraz jesteś, że nie wiesz, czego nie wiesz, więc nie wiesz też, jak się do tego zabrać, jak się na to zdecydować. Już samą odwagą będzie, że jak nie wiesz, co masz robić, w którym kierunku pójść, to jest wykonanie telefonu do swojego mentora, napisanie do niego, pójście do coacha, odbycie 5-10 sesji, aby się dowiedzieć, w którym kierunku chcę iść. No jeżeli sam poprzez czytanie książek nie dawałem rady, czytałem bardzo dużą ilość książek, nie dawałem rady wyjść z mojej strefy komfortu, no to poszedłem po pomoc. I tą pomocą był najpierw terapeuta, później był to coach. Na chwilę obecną jest to jedno i drugie, ponieważ jestem trochę w przeszłości, jestem trochę w przyszłości, a ważne jest, żeby żyć tu i teraz i odczuwać, i odczuwam, najważniejsze jest to, że odczuwam moje emocje, i pozytywne, i negatywne. I to nie jest styl amerykański, gdzie liczy się tylko dobre nastawienie, uśmiech na twarzy, fajnie, super, jest zajebiście, tylko są też chwile, kiedy jest smutno, kiedy jestem przygnębiony, kiedy jestem wkurzony, bo mi nie wychodzi, jestem zagotowany. I odczuwając ten gniew, zdaję sobie sprawę, w którym momencie mojego życia jestem, i analizuję, skąd ten gniew się wziął, dlaczego doprowadziłem do tego gniewu, dlaczego doprowadziłem do płaczu, dlaczego doprowadziłem do smutku. Bo to ja doprowadziłem. Oczywiście są sytuacje zewnętrzne, na które nie mam wpływu i to jest poprzedniego, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, lecz zdaję sobie sprawę z tego, co odczuwam w mojej strefie komfortu. Bo jeżeli spojrzymy sobie na to, co jest poza strefą komfortu, to tam są ogromne możliwości. Tam jest pasja, tam jest zdrowie, no bo jeżeli w swojej strefie komfortu żyjesz sobie i mówisz, fajnie, z moją wagą jest ok, z moim zdrowiem jest ok, ale jak zaczynasz nagle robić, tak jak ja ostatnio, wyniki morfologiczne i okazuje się, że no, nie są satysfakcjonujące, bardzo nie mieszczą się w tych widełkach, w których powinny się mieścić, no to trzeba coś zrobić więcej. Okazało się, że moje treningi, które robiłem do tej pory, one dawały mi pewnego rodzaju strefę komfortu, ponieważ wiedziałem, że idę, robię, biegam, pocę się, tętno 190, mówię, super, tak ma być, tylko jakoś nie wpływało to przez ostatnie 2-3 lata
dobrze na moją figurę, można powiedzieć, na mój wygląd, tak? Więc teraz podjąłem decyzję, gdzie współpracuję z dietetykiem i dietetyk układa mi plan, regularne posiłki, regularne jedzenie i co jest ważne, że w mojej strefie komfortu w ogóle nie zwracałem uwagę, żeby pracować z tętnem na siłowni. Tu nagle jest wymóg, że jeżeli chcę palić moją tkankę tłuszczową, to mam opracować w określonym tętnie. I wyobraź sobie, to jest od 104 do 134. Dla mnie to jest szybki spacer. I tak dla mnie strefą komfortu było to, że spocić się fajnie, dać siebie wszystko, a tu się okazuje, że dla mnie też wyjście ze strefy komfortu to jest pokora. Pokora i wiedza do dietetyków, którzy wiedzą ode mnie więcej. I ja nie wiedziałem o tym, czego nie wiedziałem, mówiąc tutaj o właśnie tym tętnie, że nie więcej, nie maks, tylko zachowanie się w proporcjach, aby spalać odpowiednią tkankę. Więc poza strefą komfortu znajduje się właśnie zdrowie, znajduje się pasja, znajdują się marzenia. Jeżeli chcesz osiągnąć coś więcej, jeżeli chcesz osiągnąć to, co osiągają ludzie, którzy ci imponują, no to musisz zacząć robić rzeczy, których dotąd nie robiłeś. Dotąd nie robiłeś, czyli czy wstajesz rano, czy chodzisz na dodatkowe zajęcia z języka obcego, czy zaczynasz jeździć w soboty zamiast na imprezy i balowanie, zaczynasz jeździć na szkolenia, zaczynasz uczęszczać na szkolenia nie tylko darmowe, ale i płatne, tak? Zaczynasz szukać swojego mentora i zaczynasz szukać osoby, z której chcesz brać przykład. Każda osoba jest do skopiowania, tylko tobie będzie wtedy odpowiadać, czy ten rodzaj pracy, czy ten rodzaj wyglądu, czy ten rodzaj zachowania, czy te wartości, które ma ta osoba, tobie odpowiadają, bo ty zawsze możesz to zmodyfikować i być wyżej, wyżej od swojego mentora. Każdy mistrz pozwoli się przeskoczyć. To samo, jeżeli mówimy o strefie komfortu w miłości. Jesteśmy w związku, dobrze się czujemy, mieszkanko, wieczorkiem razem spędzamy czas, jeździmy razem. No i nagle wyjście ze strefy komfortu to jest wyjazd na szkolenie. Wyjazd na szkolenie z firmy, po czym żona albo mąż mówi, nie, no nigdzie nie pojedziesz, no jak weekend w hotelu sam. No i tu się zaczyna, że to jesteśmy albo niewolnikami, albo współpracujemy razem. Związek to jest współpraca, to nie jest uzależnienie się od siebie, tylko to jest pozwolenie na dojrzewanie, na rozwój, pozwolenie na spędzanie czasu w taki sposób, jaki się kocha, z szacunkiem do swojego partnera, do swojej partnerki. Więc to jest też wyjście ze strefy komfortu, bo można sobie tak siedzieć, a w takim związku oglądać razem wieczorem filmiki, przytulać się i mile spędzać czas, po czym się okazuje, że związek nie ma jakiejś iskierki, nic się nie dzieje. Dlatego chciałbym, abyś zastanowił się, abyś zastanowiła się, gdzie się teraz znajdujesz, jak wygląda twoja sytuacja, czy ona jest, na ile ona jest satysfakcjonująca, a następnie jak wielkie są mury twojego Babilonu, mogę powiedzieć, albo mury tylko twojej strefy komfortu. Zastanów się, ponieważ uzmysłowienie sobie tego daje ogromne poczucie dowartościowania, bo wiem, gdzie jestem, a nie męczę się, że chcę wyjść, ale tak dokładnie nie wiem, w którym kierunku mam podążać. Zastanów się nad tym i czekam na kolejne komentarze, czy to na prywatnej poczcie, czy pod tym wideoblogiem. Do zobaczenia, do następnego razu. Pozdrawiam. Cześć.